Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. No i dzisiaj klasycznie spróbujemy sobie zdobyć Crown Chesta. Brakuje nam 8 koronek, także myślę, że nie będzie to nic bardzo trudnego. Mam aktualnie 1987 pucharków, także stoję właściwie w miejscu, gdzieś w okolicach właśnie tych 2000, gdzieś tam w okolicach tych 2000 się kręcę. Generalnie jakimi dekami będziemy grali? Będziemy sobie grali tymi samymi trzema dekami, jakimi graliśmy w poprzednich odcinkach. Jedyne co się zmieniło to, że wbiłem Elixir Collector na poziom 5, ponieważ stwierdziłem, że skoro mam go aż w dwóch dekach, to dlaczego miałbym go nie wbić na 5 poziom. Kosztowało mnie to chyba 1000 golda, ale spokojnie odrobimy sobie to 1000 golda, ponieważ mam do otworzenia Crown Chesta, znaczy nie Crown Chesta, tylko Clan Chesta 10 na 10, także tam będzie chyba 1620 golda, jeśli się nie mylę, albo nawet troszeczkę więcej, więc na pewno sobie tego golda odrobimy. No niestety mój udział w tym Clan Cheście jest praktycznie żaden, nawet nie zdobyłem 10 koronek, zdobyłem ledwo 7 koronek. No przyznam się szczerze, że w tym tygodniu praktycznie nie grałem w Clash Royale, co zresztą widać było na kanale. W ogóle chciałem wam już klasycznie podziękować za to, że pod poprzednim odcinkiem było ponad 100 pozytywnych ocen. Naprawdę, jak na 1000 wyświetleń i ogólnie jak u mnie na kanale na series Clash Royale, to 100 pozytywnych ocen to, czy też ponad, tam jest na chwilę obecną chyba 120, to jest naprawdę, naprawdę super sprawa. Dobra, już koniec gadania, zajmijmy się tym, co większość interesuje najbardziej, czyli otwieraniem skrzynek. Do otworzenia mamy tylko 3 silver chesty, no więc nie ma szaleństwa, ale myślę, że na pewno ciekawy będzie tutaj ten clan chest. Pekka i strzałki, 59 golda, wiecie, nawet tego nie komentuję, bo trochę bez sensu. 58 golda, no jednak komentuję. I 8, tutaj mamy 8 razy Tesla. No spoko, no raczej bez większego zaskoku, tutaj nie ma się co spodziewać fajerwerków. Aha, jeszcze jedno, jeżeli byście widzieli drobne zakłócenia w miejscu, gdzie się teraz patrzę, jakby na kamerce, to wynika z tego faktu, że jestem troszeczkę nierównomiernie oświetlony i tamte zakłócenia wywołuje mój cień. Zapytacie, dlaczego jestem nierównomiernie oświetlony, skoro mam dwa softboxy, bo być może niektórzy z was wiedzą, że kupiłem dwie lampy właśnie w tym celu, żeby to oświetlenie było w miarę równomierne. Wynika to z tego, że w pierwszym rozwaliłem żarówkę już w pierwszy dzień i kupiłem inną i niestety nie było takiej, jaka jest w tym drugim i mam dwie różne żarówki, przez co jakbym używał dwóch softboxów jednocześnie do oświetlania siebie, to by wręcz komicznie wyglądało, ponieważ jedną żarówkę mam światła takiego dziennego, takiego zimnej barwy bym powiedział, a drugą mam takiego światła właśnie ciepłego, więc by to dziwnie wyglądało, także na razie używam tylko jednej, stąd też jest właśnie ten cień. Okej, 1620 golda, 11 razy horda minionów, 15 razy Tesla, 5 razy chatka goblinów, 51 szkieletów, super, 22 razy fire kulka, fajnie, to wleci od razu na kolejny poziom, 163 razy kanon, no i epic skeleton army razy 3, wolałbym balona, ale no ale okej, myślę, że Firebola to jak najbardziej sobie ulepszymy, to nawet się nie będę zastanawiał, ponieważ on jest bardzo uniwersalny i mam go również w dwóch dekach, także no fire kulkę to jak najbardziej. Ogólnie dzisiaj w sklepie był, znaczy jak wy widzicie ten filmik, to już nie, bo ja go nagrywam dzień wcześniej, jeśli wszystko dobrze pójdzie, tak, to dzień wcześniej go nagrywam niż wy go widzicie. No i właśnie był Hog Rider, tak jak widzicie, troszeczkę się wykosztowałem. On się zaczyna od 20 golda i chyba z każdym kupnem rośnie o 20, czyli ja tak dobiłem do 320. No troszeczkę się wykosztowałem na tego Hog Ridera, ale uważam, że jak najbardziej warto. Fajnie by go było mieć na 7 poziom. Na pewno znacznie by mi tutaj ułatwił kilka kwestii, tak? Aktualnie mam go na 6 poziomie. No i co? Zaczynamy. Zaczynamy tym deckiem, no tym właśnie tutaj, który widzicie z Hog Riderem. Okej, wait. No i lecimy. Arenka 7, także nie najgorzej. Zobaczymy, czy uda nam się na niej dzisiaj utrzymać. Zacznijmy muszkieterką. Możemy przed nią puścić Hog Ridera, więc to jest dobry pomysł. Oczywiście nie teraz, bo teraz byłoby to troszeczkę za wcześnie. Okej, leci balon. Najinteligentniejszym zagraniem byłoby zatrzymać balonik i teraz puścić Fire Spiritsy w momencie, kiedy Baby Dragon nie jest w stanie. Masakra. Troszeczkę to zepsułem, wiecie? No właściwie nawet nie tak troszeczkę, bo my to zaraz stracimy przez moją głupotę. Za daleko dałem te Fire Spiritsy. Okej, no mój błąd. Ale mu też zabierzemy wieżę, bo on też odpuścił. Także on też straci wieżę, nawet jeżeli ten Hog Rider nie da rady jej rozwalić.
to ja jakby dobiję ją fireballem, więc tu absolutnie nie ma najmniejszego problemu. Okej, okay, fajnie było, gdyby ten knight zaczął bić wieżę, a nie muszkieterkę. Okej, okay, no raczej zacznie bić wieżę. Na barbarzyńców fire spirits jest to super kontra, bo kontra na kartę za 5, która jest, wiecie, której koszt wynosi 2, więc to jest naprawdę super kontra te fire spirits. Okej, okay, no leci tutaj armia szkieletów, mój zap bardzo spóźniony. Tak naprawdę nic on tutaj nie zmieni. Polećmy w taki sposób. Pisaliście mi, żeby dawać barbarzyńców do obrony, ale wydaje mi się, że oni do ataku również są dobrzy, nie? Wydaje mi się, że oni do ataku są również też naprawdę spoko. Okej, leci tu balon, więc nie ma nic zaskakującego. Dziwne, że on puszcza tego balona tak, tak jako tanka troszeczkę. To jest dosyć dziwne zagranie. Okej, polećmy w taki sposób, bo ten skład tutaj, jaki wysłałem, na pewno rozwali wieżę, a ja chciałbym od razu, wiecie, ofensywnie wlecieć mu w kolejną wieżę. Okej, okay. Prince'a trzeba możliwie jak najszybciej zatrzymać, więc użyję do tego celu goblinów. Okej, okay, Prince się jeszcze zdąży rozpędzić, więc zatrzymajmy go zapem. Spóźniony zap, niestety, ale udało nam się rozwalić mu tutaj tym, co wcześniej wysłałem, udało nam się rozwalić jego... Czekajcie, ja zobaczę, czy to się dobrze nagrywa. Dobrze nagrywa. Dobrze się nagrywa, więc bardzo dobrze. Udało nam się rozwalić jego wieżę z królem. Dostaliśmy za 27 pucharków. Nie była to jakaś w sumie bardzo wymagająca walka. Lecimy oczywiście dalej tym deckiem. Na podobnych zasadach, co w poprzednim odcinku, czyli gramy deckiem tak długo, póki nie przegramy. Zróbmy tak. Okej. Dobrze, że on postawił tę wiedźmę, bo ja bym poleciał z Hogiem, a Hog Rider na wiedźmę jest czymś troszeczkę bez sensu. Myślę, że muszkieterka będzie spoko. Okej, okay, mamy Hog Ridera w takim razie po tej stronie. Zróbmy tak i wyślijmy teraz Hog Ridera przed tych tutaj. Muszkieterka powinna sobie poradzić z wiedźmą, natomiast ja teraz idę z naprawdę potężnym atakiem. Zap w dobrym momencie, byłem na to przygotowany. Mogłem oczywiście troszeczkę wcześniej, ale nie ma co, no wiecie, no i tak puściłem go w odpowiednim momencie. Okej, okay, horda, na hordę będą dobre fire spiritsy, które wprost doskonale radzą sobie z grupą słabszych mobków. No i co, lecimy dalej z muszkieterką, klasyczne zagranie z tym, że, no klasyczne zagranie, co tu dużo mówić. Muszkieterka jest takim bezpiecznym wyjściem, tak mi się wydaje. Okej, okay, oni są dość mocni, jeśli się nie mylę, więc rzucę na nich barbarzyńców. Muszkieterka powinna sobie poradzić. Muszkieterka jest w ogóle dobrą kartą, wiecie? Ona ma bardzo dużo życia. No, myślałem, że tu troszeczkę dłużej wytrzyma. Okej, okay, zużył zapa, fajnie. Mi się to podoba. Poczekamy. Wiecie, nas czas nie goni. Poczekamy, co on zrobi. Okej. Okay. Hog Rider. Mógłbym go zatrzymywać zapem, jest to troszeczkę bez sensu. Zrobię takie samo zagranie może, jakie robiłem poprzednio, tylko tym razem narażę się na atak dwóch wież. Spróbujmy mu od razu zaatakować wieżę z królem. Zap troszeczkę spóźniony. No dobra, no mocno ta wieża z królem dostanie, ale na pewno jej nie zniszczymy. Okej, okay, jeden minion leci w tę stronę, nie jest zagrożeniem, natomiast te są. Zwłaszcza, że nie do końca mam się czym wybronić w tym momencie. Dobra. No, mocno dostanę, ale z tego co się orientuję, on nie ma Fireballa, tylko ma zapa, więc zapem mi tego nie rozwali, co ja tutaj, w sensie tej wieży jeszcze, więc spoko. Zobaczymy, okej, ale spóźniona reakcja, powinienem dużo szybciej reagować, ale wydaje mi się, że zgarniemy mu tę wieżę, jeżeli, w sensie tę wieżę z królem, jeżeli jeszcze go przetrzymam na troszeczkę. Dobra, pyk, tutaj muszę się jakoś, wiecie, jakoś bronić. Nie, zabierze mi to. Żeby on jeszcze tylko dalej nie poleciał, bo będzie bardzo niedobrze. Okej, leci Hog Rider. Leci Hog Rider. No, zaczęło się robić bardzo niebezpiecznie, przyznam się wam szczerze. Ale on jest dla mnie do wykończenia. Na Fireballe i jakieś zapy, to on jest dla mnie, wiecie. Właśnie do wykończenia. Na Fireballe, zapy i tak tego typu rzeczy. Dobra. Czy zap to rozwali? Wydaje mi się, że nie. Wolałbym się skupić w tym momencie na tym, aby się tu wybronić. Ale Fireball to już jak najbardziej rozwali, także raczej wygraliśmy.
Chyba, że Hog Rider dobiegnie, zanim doleci mój Fireball. Okej, kolejne zwycięstwo, gdzie wygraliśmy zdobywając 3 koronki, także jak tak dalej pójdzie, to my tego Crown Chesta odblokujemy w chwilę. Super, że kolejne zwycięstwo. Zostajemy więc przy tym samym deku, 2043 pucharki, więc jak najbardziej na razie jesteśmy na plusie. Tutaj klasycznie bezpieczne zagranie, lecimy sobie muszkieterką, która tutaj jakby jak najbardziej wydaje się takim najrozsądniejszym po prostu zagraniem. Zrobię... Okej, Fire Spirits, albo nie, zatrzymam ich zapem i tak. Trochę głupie, co zrobiłem, ale no nie szkodzi. Dobra, rzućmy tu Hog Ridera. Bardzo... Okej, to trochę beznadziejnie to zrobiłem, co tu dużo mówić. Zatrzymajmy Prince'a, natomiast Maga chciałbym bardzo załatwić Fireballem. Najlepiej było, gdyby Prince i Mag złapali się na tego samego Fireballa, niestety tak się nie udało. Fire Spiritsy powinny załatwić mi hordę minionów bez problemu. Jedyne, co źle mógłbym zrobić, to puścić Fire Spiritsy za blisko tej hordy. Także po prostu horda by, wiecie, wykończyła te Fire Spiritsy, zanim ja bym cokolwiek zdążył tutaj ciekawego zrobić. Wiecie, o co chodzi. Zanim zdążyłyby zaatakować po prostu. Dobra, wiem, że ma armię szkieletów, więc od razu będę się szykował na to, że jej użyję. Dokładnie tak, zapleci. Myślę, że jest to bezpieczne zagranie. Proszę. To ja tego nie ogarniam, w jaki sposób oni to jakby dublują. To jeszcze jest coś, czego nie ogarniam. Możecie mi napisać, byłbym bardzo wdzięczny. W jaki sposób to funkcjonuje. Dobra, mamy... Prince'a, niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. No, najlepiej byłoby barbarzyńców rzucić na niego, ale... Najlepiej, wiecie, przed niego byłoby rzucić już tych barbarzyńców, żeby on nie atakował tej wieży, bo jego atak jest naprawdę potężny i stanowi on po prostu duże niebezpieczeństwo dla nas, więc... Znaczy, może nie dla nas, ja sobie siedzę i spokojnie gram, ale dla naszej wieży wirtualnej w grze komputerowej jak najbardziej. Właściwie to jest nie tyle gra komputerowa, co bardziej gra na telefon. Dobra, Eliksir kolektory, z tego co mi wiadomo, chyba najkorzystniej jest niszczyć. Chyba najkorzystniej jest niszczyć, ale tutaj nie jestem pewien. Okej, dobra, zatrzymamy tę pekę tutaj w taki sposób. Oj, nie, Fire Spirits żaden nie poleciał w hordę niestety, ale... Easy, patrzcie, zatrzymaliśmy mega pekkę i nawet nam nic nie zadała. Dobra, rzućmy w taki sposób wokół Maga, to powinien nie zdążyć zaatakować, bo wiecie, barbarzyńcy na Maga są dość słabi, ale jeżeli umiejętnie to zrobicie, to wychodzi naprawdę nie najgorzej. Okej, zap tutaj, żeby się jakkolwiek wybronić tylko, gobliny oczywiście również też jakoś tutaj działają. Teraz szybki Hog Rider z Fire Spiritsami, no niestety nie mam czym tutaj zbytnio kontrować, chociaż poleciały te Fire Spiritsy z tyłu, więc wydaje mi się, że... Dobra, wygramy to, bo on nie ma nam w tym momencie czym. Wystarczy, że ja się będę bronił. I wygramy to 1-0. Wygraliśmy, moi drodzy. Kolejny meczek wygrany. Co to się dzisiaj dzieje? Ten deck z Hog Riderem jest naprawdę fajny. Już nim tak dawno nie grałem. Już zwątpiłem w jego moc po wbiciu tych 2000 pucharków. A to zobaczcie, zbliżamy się do 2100 pucharków i dalej idzie w miarę gładko. Dobra, lecimy sobie z muszkieterką. 8 poziom ma nasz przeciwnik, bo o, poprzedni przeciwnik, nie powiedziałem tego, a zauważyłem to, miał poziom 6, więc stąd też może wynikać jakaś taka łatwość w walce po prostu na takiego gracza. Okej, jest i Mag, super, Mag na muszkieterkę to jest fajne połączenie, więc polećmy sobie od razu teraz w taki sposób, szybka kontra z Hog Riderem i z Fire Spiritsami. Powinny być spuszczone troszeczkę bliżej tego Hog Ridera. Okej, tornado, spoko opcja, znaczy... Niedobrze dla nas, że ma tornado. Dobrze, że dał nam znać, bo będzie to dla nas strasznie upierdliwe. Okej, mogłem poczekać z tymi barbarzyńcami. Byliby dużo lepsi w obronie tutaj. Kurde, słabo ogarniam, jak działa ta właśnie nowa legenda. To jest ta nowa legenda i średnio ogarniam, jak ona działa. Wiem, że potrafi nieźle przypierdzielić, ale jak to dokładnie funkcjonuje, to niestety nie mam bladego pojęcia. No, bomba tego Giant Skeletona nam na pewno tutaj... O ja pierdzielę, ale ona mocno bije. Masakra jakaś. Dobra, mamy tutaj hordę, o, słyszę pieska, który sobie tupta za moimi drzwiami, jakbyście słyszeli jakiś dziwny odgłos, to mój piesek sobie tupta. Lecimy z Fire Spiritsami, ojejku, ciężko to widzę, ciężko ten meczyk widzę, no może się uda, nóż widelec się uda, no Fireballem,
Co my tu mamy innego zrobić? Co nam innego pozostaje? Fajne jest to, że wiecie, od razu atakuje i maga, i przy okazji również... Dobra, że atakuje i maga, i przy okazji również wieżę, nie? To jest fajne właśnie w tym zagraniu. W tym zagraniu, jeżeli po prostu wcześniej atakujecie tego maga, to przy okazji jeszcze wieża dostanie. Co ty tam, piesku, wzdychasz za drzwiami? Ja to słyszę wszystko. Wszystko słyszę, no. Długo tej wieży nie wybronię, nie ma co się tu czarować, tak? O, ale mi rozwaliło. Fire Spirits nawet całkiem fajnie zadziałał. Okej, zróbmy tak. Pyk, od razu gobliny, które mi wskoczą na to miejsce. I od razu... Okej, tu powinno być całkiem spoko, to wyszło. Barbarzyńcy... Horda minionów, żeby tylko mi tych barbarzyńców za szybko nie rozwaliła. Okej, rzućmy miniony. Niestety ci barbarzyńcy zginą tutaj od... Zginą tutaj od tej bomby. Źle zrzuciłem gobliny prosto na bombę, patrzcie, pyk. No i po goblinach. To były bardzo dobre gobliny. Dobra, rzućmy zapa. Rzućmy zapa i może... Nie, to jest głupie, to było głupie. To było bardzo głupie. To też było głupie. Wiecie dlaczego? Bo on mnie w tym momencie zniszczy mi wieżę, a ja nie zdążę mu, wiecie, mogłem tym fireballem cisnąć w jego wieżę. I w tym momencie zostanie mu 91... Aaa, no niestety, zabrakło kilku sekund. No trudno, no trudno. Co poradzić, to już w końcu musieliśmy przegrać. No to co, lecimy na dek z lawą. W ogóle dzisiaj grałem jeden meczyk, czy dwa. I zagrałem właśnie na gościa, który... O, te strzałki przydałby się... Na gościa, już wiem na co jest słaby ten deck z lawą, wiecie, na co? Na X-Bowa. Szczególnie ten, którym ja teraz tutaj gram, ponieważ jak ktoś postawi X-Bowa, to ja tutaj nie mam zbyt dużo postaci, które biją duży damage w krótkim czasie, w sensie, które biją duży damage po prostu w krótkim czasie, no. Tak, to jest dobrze nazwane. Ja nie mam tutaj w tym deku tylu postaci, więc taki szybki atak jest dla mnie naprawdę czymś bardzo niebezpiecznym. To, co właśnie robi w sobie mój przeciwnik. Okej, na Baby Dragona najlepszym zagraniem jest oczywiście Baby Dragon. Że no może nie najlepszym zagraniem, ale jest naprawdę skutecznym zagraniem. To na pewno. No niestety mamy tutaj Hograidera. Mógłbym go próbować kontrować rzucając Elixir Collector. Spróbujmy tak. Żeby on tylko nie miał jakiegoś Inferno Dragona. Valkyria, bardzo spoko. Valkyria nie zagrozi nam w żaden sposób. Ja bym bardzo chciał rzucić już tu balonik. I wiecie, zacząć już budować jakąś taką armię. Horda, niedobrze. Na Hordę oczywiście dobre są strzałki, ale zanim ja je zdążę tu puścić, to... Dobra, zgarniemy te wieże na pewno. Może uda się kolejną, to zależy co będzie tankować. Okej, tankują te stworki. Okej, muszę szybciej reagować, bo... Patrzcie, 1000 to jest właśnie to jest deck z lawą, nie? Wjechaliśmy mu w wieżę z królem już, patrzcie, już tak naprawdę jeden taki mocny... Rush, tak to nazwijmy. Jeden taki mocny rush i gościu już widzicie, totalnie prawie go rozłożyliśmy, więc to jest właśnie na tym polega ten deck z lawą. On nam nie może dać po prostu zbudować... całego tego korowodu. Całego tego korowodu. Dobra, lecimy sobie z lawą po raz kolejny. Mamy minutę na to, aby go skończyć. No zobaczymy jak to będzie. Jeżeli on mocno zacznie atakować mi te wieże właśnie po tej stronie, co się właśnie zresztą dzieje, na moją bardzo dużą niekorzyść, to mogę mieć problem. To mogę mieć duży problem. Bo jak wiemy, jestem w obronie słaby. Dość tutaj. Dobra, fajnie, że ten, że lawa już tankuje. Się udało, że nie balonik tankuje, bo jakby... No niestety, Horda, spóźniony tutaj ten, spóźniona moja reakcja. I Horda tankowała. Dobra, mamy to. Ale go ofensywnie rozwaliliśmy. Trzy koronki, więc kolejne zwycięstwo za trzy. Jak najbardziej spoko. Jak najbardziej spoko. No coś dzisiaj sporo tych zwycięstw mamy. Sporo tych zwycięstw. 100 pucharków więcej niż zaczynaliśmy. No i oczywiście nasz Crown Chest. 439 golda, 2 gemy, 4 razy Royal Giant, raz muszkieterka, 5 razy Battle Ram i 48 razy Elite Barbariansy. Nie wiem jak to przeczytać. Barbarzyńcy. Elitarni barbarzyńcy, z których i tak za bardzo nie korzystam, jeśli mam być szczery. Do zdobycia oczywiście kolejny Crown Chest, ale to sobie na pewno
wiecie, kolejnego Crunchesta to sobie zrobimy na kolejnym odcinku. I cóż, ja się z wami żegnam, liczę, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zachęcam, jeśli jeszcze nie zostawiliście oceny, a dotrwaliście do tego momentu, zachęcam, abyście zostawili po sobie ocenę, ponieważ to naprawdę bardzo, bardzo motywuje. Każdy YouTuber to powtarza i... Ale jest w tym ziarnko prawdy, serio, serio. Także ja wam dziękuję za uwagę, to tyle, trzymajcie się i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. O, chciałem kliknąć na zatrzymaj nagrywanie, a wiecie, już najechać na to, a kliknąłem w swoją twarz, w sensie, no nieważne. To tyle, trzymajcie się, miłego dnia, cześć.